10 przykładów zabawnych drwin z przeciwnika w piłce nożnej 10 Liverpool FC, zaczynamy od angielskiej piłki nożnej. W 2016 roku odbyły się derby Liverpoolu, w których zagrali Derec oraz Everton. Ci pierwsi, dawny klub Jerzego Dudka, są dużo bardziej utytułowani i postanowili zaśmiać się z rywali. Wywiesili transparent z napisem szczęśliwego 21 roku od utytułowanych sąsiadów. Tyczy się to oczywiście tego, że Everton ostatni raz zdobył jakiekolwiek mistrzostwo 21 lat przed owym meczem. Zabawnie i kulturalnie. 9. Borussia Dortmund. Na chwilę zaglądamy na polskie podwórko. Zgadnij kto wrócił. Taką oprawę przygotowali kibice Legii Warszawa na swój pierwszy mecz w Lidze Mistrzów przeciwko Borusii. Oczywiście towarzyszyły temu Race. Tym samym kibice sprowadzili spore problemy na swój klub, zaś piłkarze przegrali aż 6 do 0. Żeby było zabawniej, na Twitterze niemieckiego klubu pojawiła się odpowiedź na oprawę Zgadnij kto wraca 8. Crystal Palace Dowód na to, że bycie hamem nie popłaca Kibice tej angielskiej drużyny postanowili zdemolować autobus przeciwnika Okazało się jednak, że pojazd ich drużyny się zepsuł Więc ci postanowili wynająć inny Jak się domyślacie, kibice Crystal zdemolowali przez przypadek własny bus Sprowadzając na klub spore wydatki 7. FC Barcelona Pierwsze koszulki Realu Madryt są oczywiście białe, wyjazdowe jednak mają różne kolory. Bywały niebieskie, czarne, również zielone. Kiedy jednak okazało się, że Real będzie grał na różowo, Duma Katalonii wybuchła śmiechem. To chyba niezbyt męskie brzmiało najczęstsze powiedzonko kibiców barcy. Hmm, w takim razie to jaki jest kolor? 6 Millwall, kiedy ich odwieczny rywal West Ham United spadł do niższej ligi, ci nie mogli powstrzymać radości. Kibice wynajęli samolot oraz transparent przypominający o porażce znanych młotów i wysłali go nad stadion przeciwnika. Subtelnie, prawda? 5. Polonia Warszawa. Na chwilę znowu wracamy do Polski oraz spojrzymy na dwa transparenty Dumy stolicy. Polonia Warszawa postanowiła wyśmiać legendę Legii Warszawa Kazimierza Dejnę. Ten zginął lata temu w wypadku samochodowym prowadząc pojazd po alkoholu. Komentarz mógł być tylko jeden. Znane powiedzonko warszawskie mówi, że w Warszawie jest tylko Legia. Kiedy jednak trybuna Legii na meczu Polonia-Legia była pusta, kibice czarnych koszul postanowili z tego zażartować. 4. Krakowia-Kraków. Kibice Legii pojawili się jednak na meczu Polonia-Olimpia-Elbląg. Niedużo później z Legią mierzyła się Krakowia w meczu, na który nie wpuszczono kibiców Polonii. Krakowska drużyna postanowiła wyśmiać legionistów za swoje zachowanie, wywieszając na ich stadionie transparent. 3 Holandia. Na mecz Polska-Holandia przed Euro 2016 kibic drużyny holenderskiej zaprezentował zabawną planszę. Warto wspomnieć, że Polska na Mistrzostwa Europy się dostała, a Holandia zaś odpadła. Tekst głosi: Powodzenia we Francji, my zostajemy w domu. Dwa LKS i Widzew. Dwa zwaśnione łódzkie kluby prowadzą ze sobą wojnę od lat, niedawno jednak owe przepychanki przeniosły się na miejskie mury. I dość zabawne hasła, zawsze lepsze to niż jakieś wulgarne wyzwiska. Jeden FC Magdeburg. Piłkarze owej drużyny mieli spory problem ze strzeleniem bramki. Od kilku spotkań nie zdobyli ani jednego gola. Kibice postanowili pomóc swojej drużynie i w mało subtelny sposób wskazać gdzie jest bramka, w którą należy strzelać. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również, co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!